Witam! Dziś zaprezentujemy Wam kolejny ostry samochód, a jest nim Nissan Juke Nismo RS. Zobaczycie, że jest to naprawdę fajne auto. Nie wiem jak Wy, ale ja markę Nismo znam głównie z gier wyścigowych. Jednak po 30 latach ta egzotyczna marka pojawia się w Europie. Z takim modelem, również w Polsce. To najtańszy model sygnowany marką Nismo. Nissan Juke Nismo RS. Należałoby zacząć od tego, co oznacza napis Nismo. W rzeczywistości jest to skrót od Nissan Motorsport, bo ta firma zajmowała się tuningiem samochodów marki Nissan do wyścigów już w latach 80., również później i do dziś. Ale w Europie będziemy znać markę Nismo głównie z pakietów stylistycznych i samochodów przygotowanych do szybkiej, ekstremalnej jazdy. Jednym z nich jest właśnie Nissan Juke Nismo RS. Wydaje się dość dziwne to, że właśnie crossovera dotknęły takie modyfikacje, ale za chwilę przekonacie się, że są to słuszne założenia. Ten mały potworek może się albo bardzo podobać, albo bardzo nie podobać, ale uwielbiają go kobiety. Jednak wierzę w to, że z pakietem Nismo pokochają go również mężczyźni. Zresztą sami popatrzcie na ten zestaw spoilerów. Przedni zderzak całkowicie przebudowany pod kątem aerodynamicznym. Również tył z ogromnym spoilerem i niezłym dyfuzorem. Popatrzcie również na progi. Są potężne. Wszystko pełni swoją funkcję. Ten samochód ma być jak najszybszy. Ale zajrzyjcie jeszcze do wnętrza. Zajmując miejsce wewnątrz tego auta, czujemy się jakby Nismo chciało przenieść nas do swojego świata, do świata wyścigów, w którym oni cały czas żyją. I dzięki temu otrzymujemy kilka fajnych, nie powiem gadżetów, ale fajnych elementów tego samochodu. Na przykład sportową kierownicę o odpowiedniej grubości, taką jak w samochodach wyścigowych czy rajdowych, gdzie w miejscu, w którym trzymamy dłonie, mamy alkantarę. W górnej części już skórzaną tapicerkę z takim znaczkiem, który pokazuje nam, jak bardzo skręcona jest kierownica, żebyśmy mogli zawsze odnaleźć środkowe położenie. Zamszem oprzy to na przykład daszek nad zegarami, nad czerwonym zegarem obrotomierza. Zamsz pojawił się również na kubełkowych fotelach Recaro, które są naprawdę wygodne, a poza tym świetnie trzymają na zakrętach. Pozycja za kierownicą jest bardzo dobra dla osób o wzroście 1,80 m, ale dla niższych może być problemem to, że niestety brakuje regulacji osiowej. Nie można przyciągnąć kierownicy do siebie. To jest właściwie jedyny mankament wnętrza, które otacza jeszcze czarna podsufitka. Dużą zaletą tego, że Nismo podjęło się tuningu Juke'a, jest to, że otrzymujemy samochód o dobrych osiągach, a jednocześnie w pełni funkcjonalny. Jest to nadal crossover, nadal auto w pewnym sensie rodzinne. Z tyłu zmieszczą się, jak widać, dwie dorosłe osoby albo na przykład dwójka dzieci z fotelikami. A w bagażniku tego samochodu mieści się aż 354 litry bagażu. Wydaje się, że niewiele, ale zobaczcie, ile przestrzeni jeszcze jest pod tą półką. To jeden z największych bagażników w tej klasie crossoverów. A to dlatego, że nasz testowy egzemplarz ma tylko napęd na przednią oś, więc pod spodem nie ma mechanizmu różnicowego. A skoro już o napędzie mowa, to muszę Wam powiedzieć, że Nissan Juke Nismo RS jest dostępny w dwóch konfiguracjach i to bardzo różnych. Nasz testowy egzemplarz ma napęd na przednią oś i 218-konny silnik benzynowy turbo,
który generuje 280 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jest jednak wersja czteronapędowa, która ma nieco słabszą jednostkę o mocy 214 koni mechanicznych i momencie obrotowym 250 Nm. Oczywiście zaletą jest to, że ma napęd na 4 koła, a także to, że w tylnej osi mamy układ wielowahaczowy, natomiast w wersji przednionapędowej jedynie dość prostą belkę skrętną. Ale czy to jest wada tego samochodu? Za chwilę się dowiecie. Silnik start-stop ukryty pod kierownicą budzi do życia tego małego potworka. Małego, ale bardzo mocnego. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje mu tylko 7 sekund, a rozpędzanie kończy na 220 km na godzinę. Oczywiście teraz nie będziemy tego sprawdzać. Zwróćcie uwagę, jak często zmieniam biegi. Nawet nie dlatego, że szybko przyspieszam. Wciskam gaz nawet nie do połowy, ale skrzynia biegów ma bardzo krótkie przełożenia. Została ona oczywiście dopracowana przez Nismo i to nie tylko pod kątem przełożeń, ale również pod względem mechanizmu zmiany przełożeń, które teraz wpadają niemalże same, ale z takim mechanicznym oporem, z takim jakby czuciem, jakbyś włożył rękę do samej skrzyni biegów i zmieniał te zębatki. Nie tylko oczywiście skrzynia biegów, silnik, układ jezdny, układ kierowniczy. Właściwie pod każdym względem ten samochód został dopieszczony przez Nismo tak, abyś jadąc czuł, że chociaż namiastka tego świata wyścigów jest właśnie z tobą, w twoim samochodzie. Układ jezdny jest, przynajmniej według katalogu, sztywniejszy o 10%. Mi się wydaje, że trochę bardziej, bo samochód w ogóle nie wykazuje tendencji do wychylania się nadmiernego na zakrętach. Auto jest sztywniejsze. Konstruktorzy z Nismo wzmocnili w pewnych miejscach karoserii jej sztywność po to, aby jeszcze lepiej czuć to, co dzieje się z kołami, to, co dzieje się z samochodem na drodze. Inżynierowie z Nismo dopracowali również układ hamulcowy. Teraz jest nie tylko skuteczniejszy, ale również bardziej odporny na przegrzanie. Jednak to, co zasługuje na najwyższy szacunek, to mechaniczna szpera ukryta w mechanizmie różnicowym. Mechaniczna, nie jakieś tam elektroniczne bajery. Tutaj naprawdę czuć, że mamy napęd na dwa, a nie jedno koło. I czuć, jak kierownica lubi wyrywać się z rąk podczas gwałtownego przyspieszania, na przykład na wyjściu z zakrętu, ale z drugiej strony mamy naprawdę dobrą trakcję. Mimo napędu na przód, ten samochód potrafi wyjść z zakrętu z niesamowitą prędkością. Może Nissan Juke Nismo RS nie jest najlepszym samochodem w tej klasie mocy, nie jest na pewno pełnowartościowym hot hatchem, ale jest to auto, które robi bardzo dobre wrażenie. A chyba również o wrażenie chodzi, jeżeli ktoś kupuje taki samochód, to chce zrobić fajne wrażenie na ulicy, chce pokazać, że ma naprawdę fajną brykę i Nissan Juke Nismo RS taką fajną bryką jest z pewnością. Niestety trzeba za niego naprawdę dużo zapłacić. 108 100 zł to cena podstawowa za taką wersję jak ta, przednionapędową. Co gorsza, fotele Recaro, które tu widzieliście, kosztują dodatkowo 6300 zł. Szkoda, że Nissan nie zdecydował się na wyposażenie seryjne lub wybór pomiędzy tymi fotelami a zwykłymi fotelami, może o większym komforcie. Powiem jednak tak, wysoka cena jest częściowo usprawiedliwiona. Dostajecie samochód nie trzydrzwiowy, nie mało użyteczne auto, w które trudno zapakować nawet niedużą rodzinę, którym można pojeździć co najwyżej po mieście. Dostajecie crossovera, dostajecie samochód funkcjonalny, w którym nawet w razie potrzeby możecie wjechać w lekki teren, oczywiście o dobrej przyczepności. No i dostajecie całkiem spory bagażnik, a przede wszystkim dostajecie Nismo. Jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem takiego auta, to oczywiście zapraszamy do salonów Nissan Japan Motors grupy PGD. No i oczywiście zapraszamy na nasz kolejny wideotest.